A co to znaczy coach życi? Bo ty się nazywasz coachem życi, żeby ten temat zamknąć. No bo żyć to jest inaczej? Dupa. Coach dupa. Coach dupy. Czyli tak. Ty masz zawód? Coach dupy. Tak. Jesteś ale chyba jedynym coachem dupy. Coachem dupy, ale to właśnie ja chcę tak, wiesz, bo tak prześmiewczo trochę do tego podejść, do tego tematu. Bo żyć po góralsku, żyć to oznacza właśnie dupę, no ale żyć po polsku, no to oznacza żyć. Chociaż uważam, że wielu ludzi egzystuje, a nie żyje, ale żyć to znaczy ten. Więc jak to połączysz, tą żyć z dupą, no to generalnie ci na jedno wyjdzie życie. No dupa z życiem, no życie i dupa, no to idą zawsze ze sobą w parze. Proszę taka państwa, prawda. Moim gościem jest Sokrates. Więc, powiem ci tak, ja słuchaj, no przez to, że wychowałem się na Podhalu, no to mam jakieś takie swoje... Na Podhalu. Na Podhalu się wychowałem. Mm-hmm. No to żyć zawsze w tym moim życiu gdzieś tam uczestniczyła. Ale przekreślaj, bo ja znam, był tu Karpiel Bułecka i nigdy tak, no, tak mocno nie akcentował. O co chodzi, że żyć? Że co wy tam robicie? No... No, żeby żyć, trzeba ruszyć żyć. Tak uważam. Żeby żyć, trzeba ruszyć żyć. To nie chodzi o to, że mnie nie chodzi tylko o sport. Mnie nie chodzi tylko tak, jak to nazwać, o jakąś tresurę ludzi pod względem idź na siłownię. Nie, zacznij po prostu żyć. Przestań umartwiać się na swoim po prostu pieprzonym życiem. Przestań umartwiać się nad tym, że cię ojciec bił, że cię matka biła, żeś miał źle, że cię dziadek ale bił. Ale poczekaj, cię... przestań mówić swoją autobiografię. Mów o ludziach. Nie każdy, no, mnie ojciec nie bił. Ale wielu ludzi w tym kraju bił. No, mój i jest... ojciec bił ludzi? Co ty, człowiek, co ty opowiadasz? Ojciec nie żyje od 30 lat. Ty, a może on żyje? Bogdan. Nie, poczekaj. O co ci chodzi? Chodzi mi o to, żeby po prostu zarazić ludzi życiem, no.